Hej, 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 w opisie znajduje się link do strony G2A, na której można kupować przeróżne klucze do gier, a z kodem rabatowym Pulchny otrzymujecie 3% zniżki. Więc polecam, Pulchny Niedźwiedź. Halo! Hejka! Halo, halo, witamy wszystkich bardzo serdecznie. Skończyłem na tym, że pocisnąłem ogromne, przepotężne armie francuskie. Pamiętam, tak było. I normalnie, kurczę, mucha nie siada. I pamiętam, że ty mnie groziłeś w ogóle, nie? Ty ja chyba groziłeś. W życiu. No stary, ale ja pamiętam, że ty jak nic groziłeś. No, ty taki cwaniak byłeś taki, o tutaj pogrożę i paluszkiem, prawda? I a co, chcesz, żeby była prawdziwa imba z tego? Nie. Może jeden? Żadnych więcej wojen, powiedział pan papież nasz, Jan Paweł II Karol. Powiedział, żadnych więcej wojen. Ja jestem za. Ja tutaj sobie naparcam prowincje katolickie na ortodoksów. Ja sobie tutaj, nie wiem, wielkie, potężne fortece buduję na granicy z tobą. Nie, że jako jakiś atak. No to jest agresja. Broń Boże, nie myślę o tobie w kategoriach jakiegoś, nie wiem, przyszłego agresora. Myślę o tobie w kategoriach najlepszego przyjaciela, który na pewno mnie nie zdradzi i nie zaatakuje moich ziem, kiedy nie będą na to gotowe. Swoją drogą, kogo chcesz teraz atakować w przyszłości? Poza tym, no, Rosję sobie jeszcze zgniata, no potem ciebie. Ach, znaczy, no to możesz mnie tak jakby wymazać ze swojego to-do list, nie wiem, no już jesteś ustawiony. Wiesz, to jest nie tylko obowiązek, ale i przyjemność na sam koniec kampanii. Aha, to jest takie, przestał ten czas, pomaga... Ej, co to za... Rewolucja pizzy. Zniknęła. Smutna rewolucja. Czy mi się wydaje, czy koalicja znowu na mnie powstaje? Nie, koalicja na mnie wychodzi, a tym rudzi wzięli i mnie, kurczę, opluli i mi reputację sabotowali. To jest w ogóle, to dopiero kraj jest. Dobra, nawracamy prowincję. Tutaj mam pod dyscyplinę wszystko doskonale. Wszystko się zgadza. Moje armie, jak widzisz, są na wycieczce na swoich ziemiach, ale tylko dlatego, że one wracają do mnie, więc to się nie obawia. To znaczy wojna. Nie. To znaczy, że ja buduję uniwersytety w moim kraju i proszę mnie zostawić w spokoju, bo co ty tak ciągle? Ty taki strasznie wojenny jesteś, taki strasznie wojskowy, ty byś tylko chciał podbijać. Panie, mam Polskę, no to jakoś trzeba korzystać z tych idei. Nie można tak, stary, nie można. No nie można, trzeba. Jesteś, mówię, strasznie agresywny. Bardzo mnie niepokoi. Moje armie są takie spokojne. Nawet jak one idą podbijać, to idą podbijać na spokojnie. Po cichutku. Bez żadnego wielkiego, tam nie wiem, bębna, który wygrywa w tle skocznego mazurka. A ty takie rzeczy. Dlatego ja zapobiegawczo ustawiam moje armie na granicy, bo boję się o moją przyszłość. Więc tutaj zapobiegawczo. W ogóle jakie mam force limit? Niewielki. Ile masz? Niewielki. 247. To nie tak źle. No nie jest to też najwięcej. Pamiętajmy o mojej nowej ulubionej zakładce. Zakładce autonomii. Gdzie to jest? Jest to lokal autonomii. Moja nowa ulubiona zakładka. Czy mam coś tutaj do zmniejszenia? Nie mam. No kurczę, opluwają mnie totalnie. Nie wiem. Tam nie wiem. Mam 3 gwiazdkowe generał. Super. 3 gwiazdkowe generał. Właśnie tego potrzebowałem. Mam tylko nadzieję, a jest to nie coś takiego jak nie 3 gwiazdkowe generał? No właśnie tak też nie. Nie mam takiego. Swoją drogą, ty mi powiedz, to mi tak zastanawia. Ty mnie powiedz. Jakby doszło między nami do konfliktu, to byś nie szedł w Afrykę, prawda? Abyśmy to rozstrzygnęli jak mężczyźni w okolicach udeptanej ziemi tak. Tego, Bałkanów, prawda? Tak jest plan. Uczciwie. Taki jest plan. Słusznie. Ja pochwalam takie plany. Jak najbardziej. Pochwalam takie plany. A czyli tak się powoli nastawiasz na to, żeby była wojna. Nie, nic takiego nie powiem. Nie. Ja tylko zapytałem, bo to są ważne rzeczy, że muszę wiedzieć, że jeżeli już mi wbijesz nóż w plecy, to czy muszę trzymać jakieś forty w Tunezji na przykład? Czy mogę sobie wszystkie zniszczyć? Dlaczego dobrze, że nóż w plecy? A może ja chcę po prostu, tak wiesz, sojuszniczo przetrenować twoje wojska. Sojuszniczo wymordować wszystkich słabych, tak? Takie precz ze słabością. Jest takim typowym vilainem z anime, jakiegoś typowego, że słabi nie mają miejsca na tym świecie. Dlatego ja, Rzeczpospolita, pozbędę się słabości z tego świata. Tak, a zacznie od Bizancjum. No właśnie, już wystarczająco długo pluwali ziemię, naszą planetę, swoim jakimś tam, kurczę, bum-bum, tragadaga, nie? Czy coś w tym stylu. Popatrzmy, co ja tu w ogóle widzę? Ja widzę...
nic nie wiem. O niczym nie słyszałem. Dobrze, dobrze. Co jeszcze? Co jeszcze można zrobić? Popatrz. Ja wiem, że nie mamy sojuszu. Ja tutaj po prostu chciałbym ogłosić, że zostałem obrońcą wiary. Naszej wiary. Co oznacza, że nie możesz mnie atakować. A sojusz zerwałem tylko po to, żeby dać ci ostrzeżenie, że ja mogę cię zaskoczyć atakiem. Więc idź na swoją Rosję. No idź. Idź na tę Rosję. Idź na tę Rosję. No już poszedłeś, kurczę. To oznacza wojna. Żadnej wojny, stary. Żadnej. Ty masz w ogóle sojusz z Wielką Brytanią. To są niesprawiedliwe. To są niesprawiedliwe w ogóle konflikty. To z Wielką Brytanią to każdy potrafi. Każdy potrafi z Wielką Brytanią, wiesz? Każdy potrafi. Ale nie. Dobra, rozumiem. Tak. Dobrze, tak. Więcej bazylik. Będziemy się modlić za powodzenie tego przedsięwzięcia. Mam chytry plan, który może się udać. Plan jest prosty. Wszystko, całą ludność Bizancjum przenieść do jakichś nowo powstających bizantyjskich kolonii w Ameryce Południowej. Tam będą szczęśliwi, oni tam mogą mieszkać. To, moim zdaniem to jest niegłupie. To powinno się udać. No zaraz się przekonamy. Naprawdę chcesz walczyć? No teraz ty chcesz walczyć, ty zerwałeś coś. Ja nie to miałem takiego zamiaru. Tak. To wiesz co, ja powiem, dołączyłbym do koalicji przeciwko tobie, imperialisto, gdybym mógł, ale nie mogę. Może Royal Mariasz? Nie. Co na to? A weź, proszę, weź. To jest ta, która nie ma syfilisu. Tak, bardzo cię cenię. To tak bez syfilisu, więc to tutaj można to przeanalizować jeszcze. Rozumiem, że nie. Nope. Okej. Okay. Znaczy nie, teraz akurat walczę, no wiesz. Miałem czasu, że jakieś tam mariaże. Taki właśnie jesteś waleczny. Taki to z twojego polski waleczny naród. Potrzebuje jakichś dobrych generałów. Nie jakieś tam pypierdówki, tylko kurczę dobrych takich ancymonów. Ancymonów zniszczenia i zagłady. Doskonale. Róbcie się. Szkolcie się. Tutaj poproszę drilling army. Dobrze. Jeszcze kolejnego ancymona zagłady. Co za ancymon? O! To jest ancymon zagłady i zniszczenia. No i takiego ancymona zagłady to ja rozumiem. No i tutaj możesz sobie trenować razem z nimi. No bądź szczęśliwy. Kurczę. No i tak możemy żyć. No i to jest życie. Ostrzegam, że jeżeli wypowiesz mi wojnę... To zginiesz. Czy ja, czy ty? Czy chciałem powiedzieć, że jeśli wypowiesz mi wojnę... If you strike me down, I will return more powerful than you can even imagine, Skywalker. Pamiętaj o tym. If you strike me down... Dobra, jeszcze jednego generała. Super. Sami trzy gwiazdkowi generały. To są po prostu Akademia Pana Kleksa tutaj stworzyła tych generałów chyba. Dobra. I pozbyć się wszystkich słabych. Ponieważ, żeby ratować się przed krajem, który chce pozbyć się słabości, potrzebujemy ludzi mądrych na odpowiednim stanowisku. Nie debili, którzy nie mają trzech gwiazdek na swoich, kurczę, na pletach. Dobra, to jest to. Ja to widzę. Ja to widzę. Tutaj jest dobrze. I ja nie życzę sobie, byś atakował mnie w towarzystwie jakichkolwiek przyjaciół i znajomych. A ja wszystkich wezmę. Nie. Miałeś mi udeptanej ziemi miało być. Udeptanej ziemi. Nie życzę sobie. Mam sojusz z Mingiem. Ostrzegam. Masz? Ostrzegam, mam sojusz z Mingiem. Dawaj go tutaj. Nie zawaham się go użyć. To jest darmowy warscore, dzięki. Naprawdę, ty grasz agresywnie, to jest... Jakbym potrafił grać w tę grę, to byś tak nie był, to byś tak nie mówił, byłbyś spokojniejszy, ale wiesz, że masz przewagę, bo nie umiem grać. Dobra, czy mogę wprowadzić też instytucję oświecenia, zanim umrę? Popatrzmy. Widzę, że nie, bo rozprzestrzenia się z prędkością zbyt wolną, jest zbyt wielki i potężny i nie mogę wprowadzić oświecenia. To jest tragedia. No, do kiedy mamy trusa? Mamy trusa do... Z tego co widzę, maja 1728, więc za 4 lata wszystko się rozstrzygnie, tak? Okej. Za 4 lata finał. Ty chcesz być moim przyjacielem? Dziękuję. Kto chcesz być? Czy wiesz, że cesarstwo cię naprawdę nienawidzi? Wiem. Ale naprawdę cię nienawidzą. Tak wiem. Naprawdę po prostu hejtują cię szczerą nienawiścią. Nie widziałem, żeby kogokolwiek tak bardzo... Oni wszyscy... Każdy jeden, nawet Niderlandy, chcą ze mną sojusz, byleby cię zmiażdżyć, wiesz?
Tak. To jest piękne. To jest piękne na swój sposób. Czemu Brunswick nie chce? Czemu? Co się stało? Aha, bo rywal. Dobra, no to Brunswick nie będzie cię cisnął. Ale może Szwecja. Szwecja mówi nie. Nie. Dlaczego? Bo aha, mogłem wziąć Szwecję. Może Wielka... Dobrze, doskonale. Już Wielkiej Brytanii nie zawołasz. Dobrze, dobrze. Kto jeszcze? Kto chce się podrapać ze mną razem po jajkach? Kto chce... Jemen. Kolego, zawsze cię szanowałem. Przecielu Jemenie. Kolego, towarzyszu. Proszę, zapraszam. Jesteśmy tutaj. Wszyscy się będziemy kochać. Wszyscy wzajemnie się kochamy. Kordon bezpieczeństwa przeciwko... Co? Gdzie mi to wybuchło? Bizanci. Widzisz i nie krzycz, ponieważ... Widzisz i nie krzycz. Dobra. Armię drillujcie się. Drilling armii rozpoczęty. Jeszcze jeden generał by się przydał. Taki dobry. Jakiś jest dobry generał. Drilling. Dobrze. Drilling. Cholerni. Nie wypada jeszcze wojny, jakby co? Idę zniszczyć moich pisantów. Raczej nie wypowiesz mi jej znienacka, prawda? Nie zrobisz tego. Nie zaatakujesz mnie tak nagle. Nie, prawda? Muszę najpierw 200 tysięcy Rosjan zabić. Tak też sądziłem, że to tak będzie wyglądało. Dobra. Stock exchange. Pyk, pyk, pyk. Dobrze, hajsie, hajsie. Jak ja tam stoję z incomem? Ile masz incomu obecnie? Total? 480. Ja podobnie. Podobnie. Jakie alliance breaking? O co ci chodzi, Lorraine? Lorraine, mamy wspólnego wroga. Żadnego alliance breaking. Czy ty się szanujesz, kobieto? Kobieto, Lorraine, szanuj się. Royal Mariage, żadnego alliance breaking. O co ci chodzi? O co ci chodzi? The Lorraine co? Desire to keep our alliance is currently used to... Dlaczego? Czy jesteście normalni? Tylko ja jestem waszą gwarancją niepodległości. Nie widzicie wielkiego molocha Commonwealtha obok? FIFA FUFO, on wyczuł coś, co powstało z Osmana na przykład? Dobra, spokojnie. 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 Pyk. Pyk. Dwie ostatnie prowincje nawrócimy. Przynajmniej to zrobię przed śmiercią. Co jeszcze? Co jeszcze może mi Wiem. Wiem. Conscription Center. To jest budować wszędzie obozowiska poborów. Dobrze, dobrze. Jak co to za buntownicy w ogóle? Co za buntownicy? Tunisian separatist. Naprawdę. Naprawdę. Harsh treatment. Nie będziecie wybuchać. Harsh treatment. Żadnych wybuchów. Wracajcie tam na granicę. Na granicę, panowie. Na granicę. Dobrze, dobrze. Bazylika. Nie chcę bazyliki, kurczę. Już się wymodliłem do wszystkich bóstw tego świata. Kutaje mnie chyba zinsultowali. To jest w ogóle przesmak. Dobrze zrobili. Kurczę, cholerni Kutaje. Te cholerne Kutaje. Kurczę, Kutie, można powiedzieć. Jak na świętach u Quinoxów. Dobra, co tu jeszcze? Więcej Conscription Center. Zwiększamy Force Limit. Doskonale. Force Limit będzie rósł. Rósł jak drożdżóweczki. Może zwiększmy prędkość gry na czwórkę. Nie, czwórką to nie szalej, bo to wiesz, nie wiem jak ty, ale ja mam dużo klikania teraz przed wojną. Co ty niby... A, no tak, nie bądź głupi, Mati. Nie bądź... Ale walczymy tylko na udeptanej ziemi, prawda? Tak jak było powiedziane. Tylko w okolicach fortów, prawda? A gdzie chcesz się bić? Tam, gdzie stoję. Tam, gdzie Konstantynopol. Tam, no, tylko tam. A gdzie indziej miałem cię zaatakować? No i bardzo dobrze. No bo, no chyba nie ustawisz się w Iberii, prawda? Nie, no bez przesady. No niewygodnie tam się bić. Zrobimy tak. Zrobimy tak. Dobrze, dobrze. Zrobimy tak. Dobrze. Dobrze. I teraz wszędzie wprowadzić edykt military recruitment. Wszędzie. W całym kraju. Macie mieć edykt od recruitmentu. Wszędzie ma być podwyższony. Dopiero? Ja już mam. Ja to dopiero robię, żeby sobie przypomniałem o tym. Na razie to wprowadziłem defensywność na moich fortach, na moich fortecach nie do zdobycia. Dobrze. Zaraz się okaże, że nie do zdobycia. Dobrze. Military recruitment. Pyk. Pyk. Wszędzie, w całym kraju. W całym kraju wali mi... Mój stary jest fanatykiem rekrutmentu. Cały kraj w edyktach, które są poświęcone właśnie tej czynności. Rekrutowanie. Dobrze, dobrze, dobrze. Conversion successful. Dobrze. Egipt również i Egipcjan do mojej armii będziemy tutaj. Wszędzie. Military recruitment. Będziemy mieli tak chore ilości manpowera,
że gdy dojdzie to do czego, a dojdzie za chwilę, to nie będzie zmiły. Jeszcze 2 lata. Panie, zmiłuj się nad nami. To, co za chwilę się wydarzy, wstrząśnie światem w posagach, jak przybycie płonącego Legionu na Azeroth. Tyk, tutaj. I w Tunezji też, Tunezyjczycy wszyscy, po prostu armia jak napoleońska. Boli mnie fakt, że twoja armia przynajmniej jest wydrillowana, moja tak nie za bardzo, wiesz. Może przełóżmy wojnę, tak nie wiem, da... Nie, w sumie 18... a nie, trochę może, mało. Może taki rok 1829 na przykład. Nie. 1800, tak, dokładnie, to brzmi jak dobry plan. 1829, w takim roku możemy... Dobra, ale gramy na Extended Timeline. Nie. Dobra, koniec drillowania armii, to już jest ten moment. Chociaż jeszcze chwilę możecie się podrillować. Podrillujcie się wzajemnie w tyłki. Dobrze. Floto, moja floto. Ale masz jakąś flotę tutaj niby, tak? Nie. Bo będzie bitwa morska chyba. Przecież nie mam szans z tobą. Zwycięstwo. I tym optymistycznym akcentem kończymy serię z Bizancją. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Pamiętajcie o jego skomentowaniu. I ocenieniu. Gdzie jakieś polskie barki na ciebie wyślę? Swoją barkę pozostawiam na brzegu. Razem z tobą nowy zacznę dziś. Uf. Dobra. Tylko nie encourage development. Rekrutacja, panowie, rekrutacja. Nawet z pustyni. Ziarna pustyni też nas wspomogą w walce. Czuję, że one będą potrzebne. One odmienią wszystko. One wszystko odmienią. Z pewnością. Zostały 2 lata. Zegar tyka, jak zegar biologiczny. Jajeczka umierają. Przydałoby się zbudować baraki. Tak, w całym kraju. Cały kraj. Mój fanatyk to stary, który buduje baraki. Tak. Całe baraki zawalone Bizancjum, na przykład. Całe baraki zawalone. No tak, przecież jeszcze doradcy. Jakieś takie do dyscypliny. Pyk, dobrze. Jakiś doradca od reputacji. Po co mi od reputacji? Nie wiem, no nie ma innego. I doradca od... No i to wszyscy. Od redukcji inflacji. Od umierania. Od umierania. Doradca od umierania. Proszę, panie premierze, jak umierać? Najlepiej, jak najszybciej. Dobra, pyk. Pyk. Elegancko. Elegancko. Kolejna technologia za 19 lat. Wątpię, żeśmy tyle walczyli. Mam już tych kolesi w zielonych kurteczkach, więc no też dobrze. A ja właśnie blokowałem nową grupę idei. Ojejku. A bo ty masz 22 administracyjną. Wiesz, bo ja właśnie wziąłem 26 i dzięki temu mam następną militarną grupę idei odblokowaną. Czy może rzeczywiście jestem odrobinkę zacofany. Tylko troszkę. Ale przynajmniej jestem dumny z tego, że mogę nazwać się Bizantyjczykiem. A czy ty możesz to samo powiedzieć, że jesteś dumny, że możesz nazwać... No to nie mamy w sumie, nie ma żadnych więcej kart przetargowych w sumie. Jeden z moich generałów, ten najlepszy, postanowił umrzeć przed wojną. To tak. Bardzo dobrze zrobił. Zdech, po prostu wziął i zdech. Dobra. To nie wróży dobrze. To wróży wręcz, powiedziałbym, bardzo, bardzo, bardzo źle. Jeszcze powstała jakaś Benguela. Czyli nie, ma stolicę w Bengueli, Ndongo, która ma słonia na herbie. Ndongo Kongo. Jak tam twój obrońca wiary zmala, urósł? Kupiłeś go, prawda? Czemu go wykupiłeś? Czemu go wykupiłeś? Czemu to zrobiłeś? Miałem takiego fajnego obrońcę wiary. No. Dobrze, dobrze. Koniec drillowania, panowie. Zbliża się godzina zero. Godzina miecza i topora. To już? Czas pogardy. Ile to jest? Maju 28, a to już muszę cię zabijać. To już. Build Spy Network. Zmusiłeś mnie do tego. Ja nie chciałem. Na pewno wszyscy moi sojusznicy odpowiedzą, jak tylko mnie zaatakujesz. Tak, no niestety sprawdziłem. Nikt nie przyjdzie. Co? Jak to nikt nie przyjdzie? A Ming? Nie, nawet Ming. Jak to? A Brandenburg? A Wielka Brytania? Co z nimi? Byśmy lepszy przyjaciół, a Jemen? No Jemen musi przyjść. No Jemen musi... Jemen przyjdzie, ale tylko dlatego, że przyjdzie Kaffa. Aha.
No to... Przyjaciele, zdradzieckie szumowiny z Mingu, ufałem wam. Niemcy, ufałem i wam. Kto to ufa Niemcom? Toż to wynalazło nazizm. Dobra. 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 Jestem gotowy. Wypinam tyłek. Nieposmarowany. Możesz nadciągać. Patrz, na etasze coś budować na twojej granicy. Czekaj, czekaj. Nie, nie. Na twojej granicy się coś pali. Jakaś fabryka. Pan uderzał. To pewnie ten. Odkryłeś... fabrykę jakąś. No, czemu po twojej stronie wszyscy by stanęli? A po mojej tylko Brandenburgę, tylko jeżeli bym obiecał jej ziemię. Bo na pewno jej dam ziemię. Dobra. Panowie. To jest konieczne. Musicie już włączyć sobie takie... Już tam panowie z biczami są potrzebni, którzy już będą... Oni już będą napierdzielać. Takie... Przygotować się. Będziemy dużo biegać. Dobrze. Okej. Co ta technologia? 26 dyplomatyczna. Może załatwimy to jak dojrzali ludzie, dyplomatycznie. Dobra. Czemu twoja armia się powiększa z każdą sekundą? Mówię, że coś na twojej granicy zbuduje. Nie podoba mi się. Dobra, idę stąd. Ani trochę. Ani trochę mi się to nie podoba. Tak, oj, tak oj, tyle tej armii zbudowałem, że aż koalicja mi się rozwaliła. Oj. Czemu ja nie mogę dołączyć do tej koalicji? Powinienem móc. Ty jesteś agresorem względem mnie. Czemu gra nie przechwytuje tego, co mówisz na Discordzie? Jakby słuchała tego, co mówisz na Discordzie, to już by cały świat był w koalicji na tobie. Nawet twoi sojusznicy by dołączyli do koalicji. Nawet oni. Dobra. Misiaczku kolorowy. Godzina zero wybija za miesiąc. No, jeszcze się nie przygotowałem do końca. Nie no, już wypowiadasz. Ma być a teraz, albo ja nie akceptuję twojego wezwania do wojny. No to ty wypowiedz jak chcesz. Nie, bo to po twojej stronie jest to nie połowa świata. Jak ja muszę się ten... Muszę się zorganizować trochę. Trudno. Nie było tak, że to tam po miesiącu stracisz całego manpowera, co się pewnie ciebie stanie. Wolę zorganizować całą armię. Przerażające. Dobra. Nie. Czemu? Zerwij wszystkie sojusze. Zerwij wszystkie. Kto zna to? No ale kto by myślał w obecnej wojnie pomagać? Ty już chcesz na tym odcinku się pić? No dawaj. Pewnie skończysz przy powiedzeniu. Dawaj. Cwaniaku. Ja jestem gotowy, a tu zrekrutowałem armię. Armię dziejów. Armia Antywal. Wiedziałeś, że dobrze ją nazwałem. Od samego początku czułem, że ty, kanalio, właśnie takie rzeczy planujesz. Zdradę. Oj. Nie wypowiesz tej wojny. Będziesz się bał. Nie zrobisz tego. No nie. Nie masz szansy. Nie odważysz się. Ja też tego nie zrobię. Dlaczego masz sojusz z Timurydami? Zresztą tam. Możesz mi to wytłumaczyć? Nie zamierzam, ja tam nie mam żadnych fortów. To przykro mi. To jest cios poniżej pasa. Tak się nie robi. Dobra. Nie, tego pana nie potrzebuję. Stracę picia. Co? Czy on to jednak zrobił? I jeszcze po... Twoja flota, ona... Niszczy moją flotę? Stakła Epic 1. Nie! Niechaj każdy, kto może, niech chwyci za broń! Co drugi się... Stakła Epic? The fuck? Jak to jest? The fuck? Ale... Gdzie są moi... Gdzie moi przyjaciele? Mink jest po mojej stronie. Bratania jest... Wszyscy są po mojej Akkunlu jest przeciwko mnie. Kurczę. I ty Akkunlu przeciwko mnie. Mały zdrajca. Czy mi właśnie stakwajpujesz kolejną armię? Nie, tutaj nie dam rady. Uciekli. Jak ja wiem, że stakwajpowałeś mi dwie wielkie, potężne, dowodzone przez geniuszów armię, które miały dużo dyscypliny i wszystkie... Jak to się stało? Nie tacy geniusze najwyraźniej. Ale wygrałem chyba bitwę morską. Nie, rozjebałem cię. Nawet ty wiesz, że nie masz floty, okłamałeś mnie. Okłamałeś swoich ludzi. Zdradziłeś najemnikom, którzy dla ciebie zdradzili. Co się z tobą dzieje z Lewiku? Ja tą flotę budowałem od dziejów.
Czy naprawdę potajemnie wycinali wszystkie drzewa nad Bałtykiem? Wielka żelazna flota z tego, z Grotron. Theon Greyjoy kazał zbudować i zbudowali wrok. To dobra, pora zrekrutować ogromną armię dziejów. To jest to. O, mam teraz umiejętność, że moja artyleria będzie strzelać mocniej. Dobra. Teraz kolejna armia antywal. Dobrze. Ja jeszcze mam tutaj coś do powiedzenia w tej kwestii. Jak tam... Boże, minus 43, już? Już, naprawdę? Jak już? Dopiero. Nie zdobędziesz Konstantynopola. Całą moją armię ustawię w Konstantynopolu. Jeżeli uda ci się zniszczyć moją armię w Konstantynopolu, to uznam twoją wyższość i zwycięstwo z tej serii. Jeżeli jednak nie, no to tak... Ej, chociaż tam cię oblegają, chciałbym zauważyć. Niderlandy do ciebie przyszli. Tak, przyszli. O, boję się, cykam się. Tak, właśnie słyszę. Po to ten sarkazm, tak? Taki potężny, wielki zlewik, tak? Jestem wielki, potężny zlewik i zbudowałem flotę, która zatopiła moją flotę, która miała pilnować, byś nie wszedł na drugą stronę. Wo. Chociaż i tak byś przez akundu. Dłużej by to zajęło, ale... A ciebie oblegają? Czy nie? Akunlu? No coś tam próbuje, ale... Ale się Timury z Akunlu zbierają armią. Zaraz się zdziwisz. No, już się zdziwiłem. Dobra. Pyk. Łączyć. Panowie. Moi wspaniali żołnierze. Nie spodziewaj się tego. To jest wcale nie widzę, jak to jest nasz moment. Nie, on tego nie widzi. Ja mi się nic nie widzisz. 64 tysiące dział. Ognia! Nie wysyłaj ich tam. Może mam szansę. Nie. Czemu ich wysyłasz? Nie mam szans, prawda? Nad tą armią, bo nie miałem szans. Ty mnie bijesz. Chociaż bijemy się podobnie. Już nie. Zaczęliśmy się strzelać jakoś potężnie. Ała. Sorti! Wybiec i zmasakrować. Szybciej! Przyjaciele. Dosyłać posiłek. Bitwa o Borgas przegrana. Kolejna przegrana w tym przeklętym miejscu. Znaczy nie, to ty, twój król, ten Warneńczyk przegrał kiedyś w tym miejscu. To jest jakaś zemsta twoja. Tak. Ale ja nie jestem już Osmanami. Jestem wielkim, potężnym Bizancjum. Czemu twój komandor FK nie zaktualizował map? Generowie go okłamują. Coś jest nie tak. Stał się Commonwealthem i od razu stwierdził, a teraz pójdę na Konstantynopol. Ty zerwałeś sojusz i mnie sprowokowałeś. Nie prowokowałem, po prostu to była prowokacja tak zwana wyprzedzająca. Po prostu... Ale fortece spełniają zadanie. Naprawdę? To jestem zaskoczony, że fortece spełniają... Jak tam moi sojusznicy oblegają... A, widzisz. Mamy tylko jeden minus jeden World Core'a. Ja tutaj wciąż daję radę. Czy ty możesz powiedzieć to samo? Ile jeszcze tak. Takich uderzeń możesz przeżyć? 3, 4, a potem no co? No ile masz najmików jest zbudowanych? Nie, tam kilku. Bo ja na przykład wszystkich. A ja żadnych. A ja jeszcze żadnych. A widzisz? Ja wciąż mam szansę to wygrać. Dobra. Armia Mordoru ruszyła! Dobrze, urukaj naprzód! Dom. Może ja zostanę obrońcą wiary? Nie mogę już zostać obrońcą wiary, prawda? Szkoda. Nie wydaje mi się. Ej, ja to mogę... Ej, jednak nie. Chociaż, no gdyby nie te posiłki, które nadciągają na tym Force Marszu. Boli mnie to, co robisz z moim krajem. Ile masz powera? 350 tysięcy. O mordę, święty Boże, Wawrzyńcu i święta Mario, matko. Przenajświętsza. Co ja mogę? Dobra, ale wciąż Burgas nie upadło. Druga bitwa pod Burgas, ale wciąż się trzymam. Okej. Ming, gdzie jesteś? Ming! Czemu cię tutaj nie ma? Rosjo, czemu ciebie tutaj nie ma? Czemu? Kim jesteśmy, dokąd zmierzamy? Daj mi te reakcje, Mingo, niech on tutaj przyjdzie. Niech on... Mingo, jaką masz technologię? 26. Ej, no to ktoś tu może zrobić, no.
No, darmowego Oscara dać na przykład. Ej, tam teraz. Ej, ale jak się zwalić, że nie mam 2%. Ja mam 2%. Run for your life! He's kind! Potworze! Ty potworze, jak mogłeś! Jak mogłeś? I to w pod Konstantynopolem ich rozstrzeliwujesz, naprawdę? Tak. Pod Konstantynopolem. Mówię, że nie zdobędę Konstantynopola. Jesteś złym człowiekiem, Zlepik. Złym człowiekiem. Widzisz tylko słupki i liczby. Słupki i liczby. Aaaa, najemnicy! Hajs się skończył. No to pożyczki. Żadnych pożyczek, nie będę bankrutem. Mój kraj zakończy tę serię na dobrej nocie. Tak. O, Timur jest wysoki. Gdzie? Na Krymie jest. Nie widzę go. Kurczę. Konstantynopolu, trzymaj się. Nie daj się im. To wciąż nie jest koniec, Konstantynopolu. To wciąż nie jest koniec. Dobra, mam pomysł. Mam jeszcze takie coś, taką umiejętność, jak profesjonalizm armii. Powinienem zacząć to spalać. Nie. Otóż to. Spalamy. O tak, no i teraz to możemy walczyć, no kurczę. No, to jest walka. O, no i to się rozumie. Brandenburga tu jeszcze przyszła. Bardzo dobrze. Co się z nią stanie? Brandenburgio, nie rób tego. Brandenburgio, szanuj się. Brandenburgio, ja wiem, to jest Polak, ja wiem, Niemiec, Polak, no chcesz go pomordzić, ale no nie, no. Głupia, durna Brandenburgio. W imię czego to robisz? Powiedz mi, w imię czego ty to robisz? Głupia i durna Brandenburgio. Głupia i durna Brandenburgio. Dobra. Runda druga. Nie. Generał, dajcie tu generał. Admirale Gwiezdnej Floty. Peterosie Melisonosie. It is time. Pyk. Dobrze. Tym razem to mamy. Przyszedł czas. Tym razem ci się nie uda. Mój generał jest podejrzany. Czemu różnica morale jest taka wielka? A! Sorti! Prze! Wyrżnąć ich wszystkich! Statki się jeszcze strzelają dodatkowo! Już odblokowują nam drogę ucieczki ewentualnej! O nie! Chociaż trochę cię bije! Co by nie mówić, trochę cię strzelam! Już nie. Już się skończyło. Chociaż wciąż cię strzelam! Nie masz łatwo! No już się rezerwy kończą. No. Ale powiedz, że nie masz łatwo! Nie. Jestem easy. Najpotężniejszym krajem, z jakim się mierzyłeś. A to tak, oprócz Osmana na początku. No, bitwa o Konstantynopol przegrana, okej. Okay. Ale wciąż mam 1% warscora. Wciąż to ja wygrywam w tej wojnie. Chciałem zauważyć. Kurczę. Mam jeszcze 219 tysięcy manpowera. Ale wątpię, by ta wojna jakkolwiek mnie zaskoczyła. Dlatego wydaje mi się, że to jest ten moment, w którym możemy chyba zakończyć oficjalnie serię. Nie, panie, do końca wojny. Do końca wojny, no to no nie mogę zaakceptować moją porażkę, no. Nie ma tak łatwo. Mogę ci powiedzieć, że to jest moja propozycja. Za to, że masz dwa warscora, że mam, ja mam dwa warscora, czyli wygrywam, proponuję ci. Proponowałem ci oplucie mnie. Ja chciałem zaakceptować moją porażkę. Nie, to był Oscar, w którym ja tobie. Considivitae. To takie opisowe słowa. Wiem. Myślałem, że się nie zorientuję. No dobra. Dobra, to możesz zejść z Konstantynopola. Nie. Ja uznam to za gest dobrej woli, że... Ej, bo teraz stanąłeś w takim miejscu, że nie mogę cię zaatakować, wiesz o tym. No ej, no. Nie wiem, w sumie na tym Edirne, no. No ej, no. W szczepionkę. No właśnie, weź, ale nie w szczepionkę, no. No zlewi. Nie w szczepionkę, no. No zlewi. The last stand of the... Last Ottomans, kurczę. Dalej. Hajsie. Pożyczki. Mógłbym tak walczyć przez długi czas w sumie. Mimo wszystko. Co by nie mówić, mógłbym tak bardzo długo walczyć. O, ktoś tu zaczyna wysłać armię z tego, z Konstantynopola. No co? A ty masz jakąś inną?
Teraz się zdziwisz, zaraz przybędzie skrzydła husaria z nieba. Zaraz przybędzie. Dobra. Najemnicy tego świata łączcie się w bólu i nadziei. Dobra, dobrze, dobrze. Dobrze. Możemy to wygrać. Chociaż jedną bitwę. Jeszcze jedną bitwę. Już masz na tyle na pierwszej flance. Jeszcze nie! Naprzód! Naprzód! Niechaj wszyscy, którzy mogą chwycić za broń, nie chwycą. Z twoją przewagą jest to, że masz dużo lepszych liderów właśnie. To mnie boli. Coś by mnie bolić, to jest właśnie to. Dobra. Ja jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa, ja wciąż też jedną bitwę wygram. Wygram chociaż jedną bitwę. Widzowie, podnieście wszyscy swoje ręce w górę, dłonie w ku niebu. Przekażcie mi swoją moc. We can do this, pokonamy tego imperialista. 10 milionów armii. 10 milionów z nim. Dobra, armia. No, zwiększyłem sobie do trójeczki, co? Do trójeczki. Nic się nie dzieje, to tylko wojna świata. Na trójce nie robi. Dobra, dobra. Dobra, spokojnie, spokojnie, misiaczku. Dobra. Okej. Okay. War taxy przydadzą się. Trzeba mieć więcej mercenarisów. No i już więcej tam empower nie zrekrutuję, choćbym chciał. No, mogę jeszcze tych... Dobry 9000! Dokładnie! I smell Poland! I must destroy! Czemu Brandenburga jeszcze sobie z tym nie poradziła? Co tam się dzieje w ogóle? Postaj kopowałem wszystkich. Gdzie jest Mink? Aha, dopiero w Oiracie. Oni dopiero tu idą. Aha, bo oni... Oni wszyscy poszli do Timuryda. Kumasz to? Wszyscy poszli na Timuryda. Ty! Mi pokazuje, że twój zapał do wojny jest już taki średni. Wiesz? A mi pokazuje, że twoja strona jest stoczyła 750 tysięcy wojska. Oj tam. A ile cwani ty straciłeś? Ja? Ja... 300 tysięcy. Ej, bo mi pokazuje nie wiadomo ile w sumie. Ja wiedziałem, po przepisowaniu się pokazuje, a wypisywali Timuryda. Mhm. Czyli ja wypisywałem. Twojego Timuryda. Dobra, spokojnie. I can do this. Jedna bitwa oplucia cię i będę mógł uznać to za zwycięstwo tej serii. Jedna bitwa, która cię opluje. Konkretnie. Dobra, jeszcze tutaj ekonomiczne idee. Dobrze. Nie wiesz, gdzie uderzę. Nie wiesz, na Edirne, a może na Konstantynopol. Nie wiesz. Nie wiesz, który pierwszy będzie strzyżowany, Konstantynopol czy Edirne. Ale nawet jeżeli zdziurzysz cokolwiek z tego, to nie przejdziesz na drugą stronę przełęczy. Nie przejdę? Nie przejdziesz, nie ma opcji. Nie przejdziesz. Nie zrobisz tego. I double dare you. Nie przejdziesz na drugą stronę, nie ma opcji. Tu. No rusz którąś z tych armii, no! Muszę napisywać Drynę, żeby móc przejść. Panowie... Armio. Wspaniała, potężna armia bizantyjska. Lytkopolis tam gdzieś ma buntowników. Dobrze. Karakunlu. Do mnie. Sue for peace. Pyk. Doskonale. O, łaskorami zwiększasz. Ale przynajmniej armie moich sojuszników tutaj za chwilę przyjdą. Dotrą i uratują mnie. Tak. Oni jeszcze odmienią wszystko. Warszawa padnie. No i gdzie ta twoja... Gdzie ten... Aha, bo też jest tutaj, Edwina nie padł. Widzę, że się już nie możesz doczekać. No i co teraz zrobisz? Nic nie zrobisz, nie przejdziesz. Nie przejdziesz, powiedziałem. Powiedziałem coś. Ale cię tu zniszczę. Nie zrobię tego, prawda? Dobra. Wszyscy! Naprzód! Zatrzymać go! Nie wolno mu przejść dalej! Nie wolno!
Dobra, 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 nie, tam jeszcze idzie 119 tysięcy. Nie, nie, skąd? Oni się nagle sklonowali, czy co? O co tu chodzi? Dobrze, wszyscy! Ach, każdy jeden żołnierz. Mój kraj nie ma już więcej pokładów żołnierzy. Już nawet najemnicy się kończą praktycznie, no tam jeszcze się rekrutują, ale... Ja wciąż wygrywam. Aha, bo ty wciąż nie wysyłasz wszystkiego, ty wysyłasz po kolei! No tak się trzeba robić właśnie. No ja nie jestem w sytuacji, w której mogę to robić. Dobra. Co tam się... Co za 1000 żołnierzy się wycofuje? Co się... Czy on uciekł? Co się stało? Co za 1000 uciekinierów? How dare you uciekać z mojego pola bitwy? Ojoj. Ojoj. Oni uciekli, zostali rozbici. Tak. Kurczę. Kurczę. Jak do tego doszło? Nie wiem. Jak do tego doszło? Ile masz mi pora teraz? 200 tysięcy. Kurczę. Profesjonalizm już użyłeś? Nie mogę ci powiedzieć. Czyli nie użyłeś profesjonalizmu. Oczywiście to trochę smutne. Ale jesteś, masz zapał do wojny? Jesteś sam w tej wojnie. Smutne. Zapał do wojny widzę też jest całkiem spory. To jeszcze smutniejsze. Co to? Masz tutaj 180 golda i idź sobie. Przemyślę twoją propozycję. Jest całkiem ciekawa. No. Oplułeś. Znowu. Oj. No, chyba już nie mam jak cię ugryźć. Już w tym momencie mam 0 powera. Już mógłbym tylko co najwyżej robić najemników i czekać, aż moi sojusznicy będą cię okupować i wtedy ty byłeś zmuszony atakować z kilku stron. Ale to taka jest prawda, że wygrałeś. To jest już koniec. Koniec! Koniec serii! Koniec serii! Nie, musimy do końca wojny zatrwać, no panie. No, ja ci proponuję tutaj. To jest najlepsze zakończenie. Wyślij, co chcesz. Jeszcze masz szansę, ta bitwa jest bliska. Być może tak, ale ja mam bardzo dobry plan. Mam bardzo dobry plan. Wiesz jaki? Moim zdaniem powinieneś tego zrobić Saved Your Ruined Campaigns. Tak, i z twojej strony. Zamieniamy się stronami w następnym odcinku. Na przykład, albo... A może zróbmy tak, że ty grasz Polską, a ja Bizancją w następnym odcinku. Nie, bo ty mnie upokorzysz, nie, ja się na to nie zgadzam. To jest definitywny ostatni odcinek, kończymy w tym odcinku i sobie sam możesz obronić się przeciwko botowi. Ja nie pozwolę się tak bardzo upokorzyć, nie ma mowy. Dziękujemy bardzo serdecznie za uwagę w takim razie. Długi odcinek, ale jeżeli to będzie finalny, a jest finalny, bo tak powiem, możesz wyjść. To będzie dłuższy, no. Nie. Jeżeli nie chcesz zaakceptować moich propozycji pokojowych, to będziesz sobie nagrywał, jak ratujesz Bizancjum ze swojej strony sam. O. Nigdy nikt nie wygrał. Jest minus 8 warscora dla niego i to jest różnica między naszą. To jest ta różnica w skillu. Minus 8. Ten 8 warscora to jest cała różnica w naszym skillu. Mam nadzieję, że seria wam się podobała, drodzy widzowie. Pamiętajcie o kanale z Lwika. Link do jego kanału znajdzie się w opisie tego filmu. Zachęcam do sprawdzenia. Nagrywa on materiały głównie po angielsku, w sumie tylko po angielsku, i głównie jakieś śmieszne rzeczy, ale także i poradniki niekiedy się zdarzą, a także i inne materiały z Europy Universal 4. Ogólnie, jak widzicie, gra lepiej ode mnie, więc no, można. Nawet trzeba. A nawet... A szarża! Nie spodziewa się! Atak zaskoczenia! Myślał, że koniec, ale nie! Wiedziałeś, że to zrobię. To dalej widzę, nic nie zmienia, mojej armii wciąż umierają. Teraz bardziej niż wcześniej. Tak, bo on umie grać, a ja tak niezbyt. Ale nie ma tego złego, co mnie na dobre nie wyszło. Przynajmniej nauczyłem się wielu przydatnych rzeczy, jak na przykład United Imperium. Tak, Carpet Siege na przykład, którego i tak nie wykorzystuję, ale wiem, jak się go robi. To jest takie, ludzie mogą mieć nowe pytanie teraz do mnie. Skoro wiesz, jak się to robi, dlaczego to nie robisz? No, dlaczego? Z tym pytaniem mogę was zostawić w sumie. Napiszcie w komentarzach, dlaczego nikt tego nie robi, chociaż jak to się robi. Może dlatego, że życie jest za krótkie, żeby robić Carpet Siege. Przegrałem ostatnią bitwę. Tylko 100 tysięcy wojska straciłeś. No dobra, trzymajcie się, no i cześć. Pa, pa, cześć. Jeszcze nie mam już armii.